W Polsce nie funkcjonuje rejestr osób objętych zagranicznym zakazem stadionowym, bo policja za późno zabrała się za tworzenie jego. Do tej pory nie, nie ma umów między partnerami zagranicznymi, nie ma norm prawnych mówiących o tym, w jaki sposób te dane mają być pozyskiwane, a także zasad wykorzystywania ich przez służby porządkowe na stadionach. To poważnie może utrudnić policji zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas Euro 2012 zarówno na stadionach, jak i poza nimi. Kolejnym problemem jest opieszałe przekazywanie przez sądy orzeczeń w Polsce wobec osób objętych zakazami, a także opieszałe wprowadzanie tych danych przez komenderyjonowe policji. Stwierdziliśmy, że mimo obowiązku ustawowego mówiącego o tym, że w ciągu 24 godzin sąd ma obowiązek przekazać orzeczenia policji. Trwało to w naszym przypadku od 10 do 50 dni. Natomiast policja objęta podobnym obowiązkiem wprowadzenia w ciągu 24 godzin danych do rejestru robiła to z dużym opóźnieniem trwającym od 10 do 47 dni. Powoduje to to, że osoby, które w ciągu 48 godzin powinny być wykluczone z możliwości wejścia na stadion, czasem jeszcze całymi tygodniami mogą korzystać wbrew polskim przepisom z tego przywileju. Ta kontrola bardzo punktowa i szybka pokazała dość poważne niedociągnięcia w tym systemie, ale publikujemy ją w takim okresie, że jeszcze jest możliwa naprawa. Tym niemniej chcemy sprawdzić, czy policja przed samymi mistrzostwami zdoła, zdołała stworzyć taki rejestr i czy stworzyła zasady przekazywania tych danych służbom stadionowym.